Witajcie ludzie, z powrotem z kolejnym odcinku zagrajmy w Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Tętno Madary to jest poziom, którym dzisiaj się zajmiemy. Zaczynamy. A to wa fuiin suru dake zo. Kok. Obito. Masaka kono toki ni natte 道を変えることになるとはな。だが、せっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を？かつて俺が利用しようとしていた男、ナガトが俺を裏切った手段。けど、輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。 나가토가 かつて 나ぜ 오레오 裏切ったのか 이마나라 와카루 기가스루 주즈 つなぎ の 重なった 히토노 오모이 소레모 強い 치카라니 나룬다나 오이다로 잣단와 소로소로 하지메 사세테 모라우 와레라가 타이보 노 타메니 코타이다 クロゼツ。けど輪廻転生の術。やっとまともに戦え。やはりこの体でなければ。 血は筋肉踊ってこその戦いだ。 마다라! 오마에 코노토키오 네라테! 코레가 센주츠 차크라카. 간단히 아츠카에소다나. 마다라... 나니오... 狙って… 柱の。かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千住 両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする。そういう捉え方もできやしないか。か、まずい。奴が次に狙うのは。さあ。 次は お前らだ! 畜生ども! やっぱ美獣狙ってきやがったな、 あの野郎! ナルト! お前も早く美獣化しろ! 今は無理だ! クラマのチャクラが足りてねえ! だから、チャクラが溜まるまで この状態であいつを引きつける! みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ! 一匹も逃がしはせん。 すぐに首輪をかけてやる。させねえよ! No to zaczynamy walkę z prawdziwym Madarą. I tak wyglądał właśnie plan Madary od samego początku. Obito chciał przywrócić wszystkich do życia, tak jak Nagato pod koniec walki z Painem. Przywrócił całą wioskę albo tych, co zginęli, na przykład Kakashi, i przywrócił do życia. I Obito chciał teraz to samo zrobić, ale Czarny Zetsu go przejął. I użył tej techniki, której Nagato, znaczy Obito chciał użyć, żeby ożywić wszystkich, których zabił tutaj na polu bitwy. Czyli Neichi by wrócił do życia na przykład. I wszyscy ci żołnierze, którzy zginęli. No i użył tego, Czarny Zetsu użył tego, żeby ożywić Madarę. Czyli Madara, który był w trybie... Czekajcie? Madara, który był w trybie Edo, Edo Tensei. Został przywrócony do prawdziwego ciała, do swojego prawdziwego ciała. Ale tym razem ma też połączenie swoich komórek Uchiha z komórkami Hashiramy, które ma tutaj wplenione, wszczepione w swoją piersi, jak widzicie może. Jeszcze nie ma swojej pełnej mocy, ale dlatego możemy tym z nim pewnie teraz tak walczyć. Ale dobra.
skoncentrujmy się nad tym, bo no Susano potrafi zrobić, ale jeszcze będzie mocniej ludzi. To jeszcze nie jest jego końc, ostateczna i końcowa forma. Podobnie jak w Dragon Ballu, tam też był pierdyliad form. A, pokonałeś moją pierwszą formę, ale mam jeszcze 10, hahaha. Okej, okay. Razem Shuriken! Tą formę jeszcze łatwo jest załatwimy. Bo on oczywiście też plan przejęcia mocy Jinzuruki. Czy to mu się uda, to jeszcze zobaczymy. Ale właśnie on też ma plan, no wejść w tą samą formę, w którą wszedł Obito. Jeszcze z tą swoją mocą komórkami Hashiramy, to on planuje być naprawdę bardzo mocnym koksem i najbardziej trudnym przeciwnikiem, którego tutaj w tej chwili można znaleźć. Tym bardziej, że Madara był już wtedy, jest jednym z dwóch najsilniejszych ninja, którzy w ogóle istnieli. Z moich informacji tak wynika, mogę się mylić, ale w tej chwili nie ma żadnego silniejszego ninja żyjącego niż Madara, bo Madara wrócił teraz do życia, wcześniej było tylko Edo Tensei, a teraz już jest prawdziwym swojej prawdziwej żyłej i w żywej formie. Jak pierwszy raz to widziałem, to się zastanawiałem trochę, dlaczego on to w ogóle zrobił. A, shit! On mnie teraz zabije, nie! Dziwiłem się, dlaczego on w ogóle to zrobił. O, dawaj tutaj. Bo wydawało mi się, że taka nieśmiertelna forma jest lepsza, ale jednak jeszcze zostanie to wytłumaczone, nie? Dlaczego chciał wrócić do swojej śmiertelnej formy, bo teraz oczywiście można go zabić. I nie będzie się regenerował w ten sposób, w taki łatwy sposób, powiedzmy.持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは準備の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。 ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ。見ておけ。陰謀。変国。何かしてくるかもしれねえ。注意し。何しやがった。さて。 檻に戻れ。 ちくしょうども。すげえ力だ。これ以上は。みんな。 これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は。ナルト！シオンが美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。 すぐに四代目のもとに向かえ。奴の中にもキュービがいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。 美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。ん？
生を受けたことがあんたの仇となる。江戸天生のままが良かったと悔やみながら行け。A, czyli teraz jako zaskoczenie jeszcze będziemy się bawili. I to, w co teraz gramy, jak ja dobrze pamiętam, jak mnie to zaskoczyło. To, co się stało z Naruto, że stracił w ogóle Kuramę i tak dalej. I teraz jeszcze ta walka z Sasuke. I to, co się stanie za chwilę. Pamiętam, jak to mnie zaskoczyło. I to od Kishimoto było taki zrąbany ruch, bo był to ostatni rozdział, który się pojawił w 2013 roku. I później przez miesiąc nie było rozdziału. I tak długo wszyscy czekali, co się stanie, czy kurde Naruto przeżyje, ja pierdzielę. Co się dzieje? I co się będzie działo dalej? To właśnie taki... Cliffhanger zwany. I to było takie okropne, czekać cały miesiąc na to. Pamiętam, że to był pierwszy raz, kiedy zacząłem robić opinię na temat mangi. Pierwszy raz, kiedy coś takiego nagrałem. W tym samym czasie też był chapter Bleacha, pamiętam, w którym to... Nasz kochany, zapomniałem też jak się nazywał, Renchi. W którym Renchi swojego prawdziwego Bankaia pokazał w walce z Superstarem. Pamiętam, że to było też w tym samym momencie, bo wtedy też robiłem do tego opinię na temat choptera. Już czegoś takiego nie robię, ale kiedyś tam się starałem, coś tam próbowałem robić na innym kanale. Ale to już inna historia, może kiedyś jeszcze coś takiego zrobię, jak będzie coś ciekawego. Teraz gdy Naruto się skończyło, to bardziej aktywnie czytam One Piece'a. Bleach zaczął... Nie nudzi mnie, tylko dalej go tak czytam, ale już nie aż tak bardzo. To One Piece mnie bardziej interesuje i Fairy Tail, jeżeli chodzi o aktualną mangę. Trochę mi było smutno, kiedy Naruto się skończył, ale znalazłem teraz dodatki. Inne rzeczy, które dalej się... Znaczy zastępstwo, które teraz... Na które czekam co tydzień. Powiedzmy tak. Ja nie umiem grać? Ja nie umiem grać, mówisz? Że niby ja nie umiem grać w tą grę? Dostałem dzisiaj komentarz do pierwszego odcinka. Ty nie potrafisz grać Storma. No popatrz tutaj. Czy ta scena była teraz dopasowana pod Madarę? Chyba tak. Fajnie by było, gdyby do różnych przeciwników wykańczające sceny były różne. Dobre słowa, Sasuke.何か狙ってこの世界は、いわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと兄弟であろうと我が子であろうと時間は十分にやっただろう。残念だ。 どうしたの？サスケのチャクラが。 I tak się właśnie ten rozdział zakończył. Tętno Madary, koniec. Na tym skończymy ten odcinek, ale ludzie, coś tam jeszcze chciałem powiedzieć.
W mandze było to tak, że nie było żadnej walki między Sasuke i Madarą, tylko że Sasuke skoczył po prostu z góry i w jakoś powietrzu Madara go złapał i w powietrzu go tak zatrzymał. Jakoś tak i wtedy go przebił. Czy nie było żadnej walki i tak dalej, ale ciekawe to zrobili. Co tutaj będzie? A jeszcze szacowany czas gry, to jest podgląd następnego rozdziału. No dobra, obejrzymy jeszcze to. Tak pod koniec odcinka. Żeby zacząć następny nowy rozdział. Shie to ajumu Naruto to Sasuke. Utsutsu to Yomi. Nie chcę tego pokazywać, bo to będą okropne spoilery. Nie pokażę wam tego syfu. Wcześniej było ok, ale teraz zaczynają się odcinki, które nie są... odcinki, które nie są powiązane z anime. Teraz się zacznie to, co było pomiędzy, znaczy to, co było... Teraz tego, czego jeszcze nie ma w anime, co było już w mandze, czyli teraz zaczyna być na ślepo dla wielu. Tutaj teraz będzie droga Sasuke i droga Naruto, znowu ścieżka Yang i ścieżka Yang, In. Hej, In i Yang. Najpierw zabierzemy się tym razem za ścieżkę Yang, a później za ścieżkę In. Poprzednio było inaczej, a teraz robimy na odwrót. Dobrze, ludzie, powiedzmy, że w następnym odcinku zabierzemy się za słabnący wiatr. Nie pokazałem wam teraz tego, bo to by naprawdę było zbyt wiele spoilerów. Do następnego odcinka, jeżeli wam się podobało, to zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych albo przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. Hej, na razie, cześć!